Hej, cześć, siemanko, witajcie, widzę w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz News. No i co, w dzisiejszym odcinku widzowie, od wczoraj jest darmowa skrzynka, czy tam pojemnik, zwał jak zwał. Koniec sezonu, jest to jedna skrzynka, no i tutaj mamy awatary kamuflaże do ładowania. Tutaj jest kolejna skrzynka i tutaj mamy przedmioty kolekcjonerskie, za które, jak je wymienimy, to dostaniemy 1000 expa danego. No i co? Możemy sobie to oczywiście, widzę, otworzyć tą skrzynkę. Zobaczymy, co wypadnie do ładowania. Kamuflaż 3 razy PD. Pojemnik postraca legenda, no i było profitowe z fajnym playoff. Dobra, to już wyprzedane, czyli tutaj 0 jest. Dobra, tu oczywiście jakieś bondy, no i tutaj mamy. To oczywiście widzę, że nieprzydatne. Ten kamuflaż później sobie zobaczyć, pasujący do jakiegoś show, czy nie, otwieramy tutaj tą skrzynkę i tutaj zawsze jeden przedmiot wam widzowie wylatuje i tak jak mówiłem, możemy sobie 1000 złomów PD wymienić, bo nie ma co z tym robić, nie warto tego zbierać. No i co, myślę, widzę, że w tym odcinku z World of Tanks Blitz News na temat darmowej skrzynki byłoby na tyle. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, dać łapkę w górę, skomentować tego odcinka oraz udostępnić go, żeby jak najwięcej osób dowiedziało się właśnie o tej darmowej skrzynce. Na kanale zawsze jakieś filmy się pojawiają, ciekawe. Zawsze można się czegoś z tych filmów dowiedzieć, czy to jakieś informacji, czy tego, że są jakieś wydarzenia, festiwale na Steamie, tak jak ostatnio. Czy są właśnie jakieś informacje z gry z World of Tanks Blitz, czy są jakieś darmowe gierki na Epic Games, no i inne filmy, widzowie, z których możecie się dowiedzieć różnych rzeczy przydatnych, że takie jak poradniki na kanale są. Na przykład konto premium zdobyć, złoto, kredyty, wolne PD. No i co? Myślę, że w tym odcinku z World of Tanks Blitz News było na tyle. Odbierajcie darmową skrzynkę. No i co? Dzięki za nie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć i hej!